warto sobie zadać pytanie, ile kalorii ma na przykład zestaw Big Mac. Otóż na przestrzeni lat wartość kaloryczna zestawu Big Mac wzrosła z około 350 kalorii, kilokalorii do niemal 900. Czyli innymi słowy, jeżeli zjesz Big Maca w zestawie, czyli popijesz to kolą, wrócisz do domu i wypijesz dwa piwa, to w zasadzie nie musisz już nic więcej jeść, ponieważ masz już tyle kalorii, ile jest ci potrzebne, czyli mniej więcej 1700 do 2000. Warto się nad tym zastanowić. Bardzo ważnym aspektem przeszkadzającym nam w zrzuceniu wagi jest nasz tryb życia. Mianowicie, bardzo duża grupa osób, która się do mnie zgłasza, mówi, że nie musi jeść śniadań. Mało tego, posiada pracę gdzieś w korporacji lub no, potocznie nazwanym kieracie. Pracuje cały dzień, dość ciężko, więc nie myśli o jedzeniu, napady głodu nie przychodzą, no ale kiedyś z tej pracy się wychodzi, wracamy do domu i co? I wtedy musi być kolacja. Jeżeli przegłodzimy organizm, czyli okresy niejedzenia będą przedłużone, będą zbyt długie, to psychika nasza nie pozwoli nam zjeść adekwatnego energetycznie posiłku. Ten posiłek będzie zawsze za duży. Czyli naładujemy sobie na talerz i będziemy jedli, ponieważ byliśmy głodni cały dzień i jest to pewnego rodzaju rekompensata. I co jeszcze? Po tym ciężkim dniu człowiek musi się zrelaksować. Więc ogromna ilość osób sięga po kieliszek wina albo dwa, po drinka albo dwa, no nie powiem, że trzy. Niestety alkohol, czyli skoncentrowany cukier, należy tu wspomnieć, że alkohol ma dokładnie ten sam szlak metaboliczny właśnie co cukier, niestety alkohol nie sprzyja odchudzaniu. Czy jest na to jakaś rada? No zapewne jest, ale znów musielibyśmy wrócić do rozwiązań na poziomie nawyków i odpowiedniego nastawienia. Kolejnym elementem przeszkadzającym nam w odchudzaniu są fast foody, czyli jedzenie na mieście, zamawianie, no teraz z tym jedzeniem na mieście bywa różnie, ale zawsze możemy zadzwonić i zamówić sobie do biura czy do domu jedzonko, tak? Poza tym jeszcze jeździmy samochodami, na stacjach benzynowych jest cały asortyment śmieciowego jedzenia. I to nie znaczy, że jak zjesz raz na tydzień czy dwa fast fooda, to od razu przegrałeś całe swoje odchudzanie. Nie. Najgorsze jest to, że kształtuje się w nas taki pogląd, że wszystko, co niezdrowe, najbardziej nam smakuje. I wtedy zaczynamy się w tym jakby lubować. Jak nie hot dog, to zapiekanka. Jak nie zapiekanka, to pizza. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest dobre wyjście. Dlaczego? Dlatego, że są to głównie produkty oparte o ziarna pszenicy, czyli tam jest dosyć duży udział skrobi, a skrobia to są węglowodany. Bez względu na to, ile składników odżywczych w takim fast foodzie się znajduje, pamiętajmy, że niestety najłatwiej przyswajalna jest glukoza, jej przyswajalność zaczyna się już na poziomie jamy ustnej, poprzez żołądek, poprzez jelito cienkie przyswajamy glukozę, a więc nawet jak jesz śmieci, przed glukozą się nie uchronisz. Możesz nie mieć witamin z tego, możesz nie mieć minerałów, glukozę masz tam wpisane w gwarancji. A nadmiar glukozy poposiłkowej zamieniany jest w tłuszcz. I znów jesteśmy w domu. Kolejnym problemem, który nas napotyka przy odchudzaniu, jest zawartość dodatków chemicznych w żywności. One są dodawane z kilku powodów. Po pierwsze, są to dodatki funkcjonalne, czyli produkt musi uzyskać odpowiedni kolor, konsystencję, ale musi również mieć odpowiedni termin przydatności do spożycia. Z tego punktu widzenia możemy wszystkie te dodatki zaklasyfikować w zasadzie do gatunku inhibitorów. Inhibitor jest to substancja będąca odwrotnością enzymu, czyli innymi słowy, jeżeli enzymy odpowiadają za wszystkie przemiany w naszym organizmie, w tym głównie skupiamy się w tej chwili na przemianie materii, czyli działaniu enzymów na poziomie żołądka i dwunastnicy i jelita cienkiego, to o tyle inhibitory
uniemożliwiają, a może bardziej powinienem powiedzieć, hamują działanie tych enzymów, ponieważ taka jest ich funkcja. A to znaczy tylko tyle, że znów mamy do czynienia z paradoksem, czyli jeżeli produkt nie da się prawidłowo rozłożyć w naszym przewodzie pokarmowym, to i tak glukoza z niego zostanie pozyskana. Taki jest paradoks w ogóle całego metabolizmu glukozy. Czyli jedząc śmieciowe jedzenie, w zasadzie wprowadzamy coś, co mylnie nazywamy pustymi kaloriami. Nie wiem, skąd się ta nazwa wzięła, dlatego że te kalorie konkretnie działają. Ponieważ ta konkretna glukoza stanowiąca te kalorie jest zamieniana do tłuszczu, żebyśmy nie mieli cukrzycy drugiego typu. Co poza tym z tych produktów możemy uzyskać, jest wielką tajemnicą. Stąd też ogromny odsetek obywateli cywilizacji, szeroko pojętej cywilizacji Zachodu, jest niedoborowa. I teraz kolejny paradoks. Osoby, które mogą mieć dosyć dużą nadwagę, ba, otyłość, bardzo często mają anemię. Co to w ogóle oznacza? To oznacza, że organizm nie ma odpowiednich składników do budowy odpowiedniej ilości erytrocytów, czyli czerwonych ciałek krwi, a pozornie człowiek je bardzo dużo. To, co jeszcze towarzyszy takiemu zjawisku, jest tak zwany apetyt specyficzny, czyli jeżeli odżywiamy się jedzeniem bardzo niskowartościowym, składniki odżywcze, to nasz organizm nakręca apetyt po to, żeby ze zwiększonej ilości śmieci cokolwiek można było jeszcze uzyskać. W ten sposób walczy z niedoborową dietą. I ostatnia rzecz, o której chciałbym teraz powiedzieć, jest tarczyca. Tarczyca, jak wiemy, odpowiada za tempo całego naszego metabolizmu. Kiedy jest w niedoczynności, to mówimy, że metabolizm jest za wolny. Wtedy dużo sprawniej nasz organizm odkłada tłuszcz. Wtedy czujemy się osłabieni, no bo jak jest osłabiony metabolizm, powolniony, wtedy jest mniejsza produkcja energii. Jeżeli mamy mniejszą produkcję energii, nie jesteśmy wypoczęci, czyli jesteśmy zmęczeni. Ale niedoczynność tarczycy jest schorzeniem, z którym możemy sobie poradzić. Nie jest to być może proces zbyt szybki, ale jest. Po pierwsze, żeby opanować niedoczynność tarczycy, musimy uzyskać równowagę kwasowo-zasadową, decydującą o aktywności enzymatycznej. Po drugie, musimy mieć kwaśny żołądek, który odpowiada za rozbiór białek. Nie tylko białek, ale w tym wypadku mamy na myśli białka. Po trzecie, nie możemy mieć cieknącego, nieszczelnego jelita, czyli trzeba je uszczelnić. I po czwarte, musimy wyciszyć nadnercza, bo nadnercza, wydzielając hormon sterujący pod wzgórzem, będą miały realny wpływ na wydzielanie hormonu sterującego przysadką i tym samym tarczycą. I ostatnią rzeczą jest dieta, z której trzeba sporo rzeczy wyrzucić. Żeby powiedzieć to w jednym krótkim zdaniu, choć myślę, że nakręcę na ten temat oddzielny film, wyrzucamy pszenicę, produkty z krowiego mleka, rośliny krzyżowe i psiankowe. Być może ktoś powie, Jezu, wszystko już jest wyrzucone, nie mam co jeść. Nieprawda. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co możesz jeść, a jest tego naprawdę dużo, śledź mój kanał.